Zmiana czasu, przecież ty będziesz spała. No dobrze, ale trzeba zegarki przestawić rano, jak się obudzimy. Może Wiesio do pracy idzie, trzeba go obudzić. No tak, już. W niedzielę daj człowiekowi wiesz odetchnąć. Radio Conchita. Bo się, jak nie przestali, no to się pomyli. No. Także widzicie państwo, ludzie są zdenerwowani, ale najbardziej niepocieszona Anita. Taka niepocieszona. Ale ona mówi, ale przecież już moi weszli i mają zaproszenie, a ona mówi, nie ma żadnego zaproszenia. Bilety po 20 zł. I tak oni są na dorobku, te u Warlikowskiego. Muszą dobudować ten dach, ten sufit, remont zrobić. A ona mówi, kurczę, ciągle ten magazyn u nich, ciągle ten magazyn. No. Trzęsła się Anita z zimna na Madalińskiego stała, i, ale że długo jej się chciało rozmawiać, bo ona koniecznie chciała się coś dowiedzieć. Ja mówię, słuchaj Anitka, ja jestem pokorną dziewczynką, czarnoblond, jadę z buwu i mam to wszystko, gdzieś sobie kupię kilo ryżu, sobie ugotuję jedzenie, jestem Chinką. Poza tym czarnowłosą, sobie zrobię ryżu i mogę codziennie ryż jeść. A ty z głodu umrzesz, niedługo zdechniesz, bo wy, dziaduwy, jesteście, nie macie firmy stałej i tylko lotną firmę masz, z galerii do galerii latasz. No, ona naprawdę jest niepocieszona, jak nie ma co zeżryć. W końcu wychodzi, że ona przecież na sztukę nie idzie. Ale wiesz czego, Warlikowskiego, tam fajna ta sztuka była, seksuologiczna już. Nie pamiętam, bo to takie głupie było. 2 godziny 10 minut, to przecież ja bym nie usiedziała. Ja nigdy nie usiedzę. Moja siostra zawsze mówiła, że Elżbietka nie usiedzi w miejscu. Ona ciągle gdzieś musi wyskoczyć.